Zdrowia, bandytyzm polityczno-ekonomiczny, po ustawce szabru PRL-u, czerwonych świń w pijanej Magdalence przy połamanym stole. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, ciekawe rzeczy się dzieją, w Yad Vashem, ciekawe rzeczy się dzieją w Auschwitz, czyli na dzień dzisiejszy miasto Oświęcim. 75 lat temu przyszli Ruscy, no i wyzwolili, tam wyzwalać to za bardzo nie było co, no ale Niemcy pouciekali, zostawili za sobą setki, tysiące, dziesiątki tysięcy no, trupów ludzi zamordowanych tam. Po wojnie zaczęto traktować cały ten Auschwitz jako muzeum. Zrobiono z niego muzeum. W Niemczech te wszystkie obozy, no to prawie, że zaorali, zlikwidowali, zmniejszyli. No, a w Polsce dziesiątki, setki hektarów zrobili na muzeum. Na dzień dzisiejszy muzeum po prostu już praktycznie nie należy do Polaków. Historia jest przepisywana. Putin wyszedł i zaczął przepisywać historię. No to taki był koncert, taki synchronizowany był koncert ataku na Polskę, no i Związek Radziecki, no dzisiejsza Rosja, zaczyna mówić, że to Związek Radziecki miał dużą rolę w tym wszystkim wyzwoleniu Polski, bliskiego Rosji, Europy Centralnej i tak dalej, i tak dalej. No i Putin zaczął oskarżać w sumie Polaków o wybuch wojny i dyskretnie nie wspomniał o układzie Ribbentrop-Mołotow i tak dalej, i tak dalej. On był w Izraelu, no w zasadzie odebrali go bardzo pozytywnie. Władcy, przywódcy, liderzy, prezydenci, premierzy najróżniejszych krajów, no dosyć przyjemnie go odebrali. No w sumie Rosja jest ciągle silna, chce być silniejsza. Pod władzami Putina on jeszcze pokazuje, co potrafi zrobić w Syrii, to się jego boją. Duda nawet tam nie pojechał, nie pozwolili mu powiedzieć. Ukrainiec Żeleński, no Żyd sam w sobie, aktor, no też cyrk jest, żeby wybrać aktora z serialu, który gra prezydenta na prezydenta, no to już trzeba mieć naprawdę, to w dziwnych czasach żyjemy, no ale wyrolowali Polskę, tak, wyrolowali, zaprosili cały świat, żeby ten Auschwitz, Polska krwawiła. Problem jest z tym wszystkim, to jest taki, że to nazywają to zagładą. Zagłada i mówią, że nie ma się co tam liczyć, kto ile stracił ludzi. Najważniejsze w tym wszystkim jest, że 80-90% Żydów zginęło. No, jeżeli się popatrzy, 3 miliony polskich katolików zginęło, no i 3 miliony polskich Żydów zginęło. Faktycznie 9 na 10 Żydów, no ale 1 na 10 Polaków. Każdy ma w rodzinie w zasadniczo pradziadek, dziadek, tam dalsi wujkowie i tak dalej, dzieci, nie dzieci, młodzi, starsi. Każdy w swojej historii ma ludzi, którzy zginęli, tak? Żydzi mówią i przychodzą, że tam zginęło ich z rodziny 10, 20, 30 i oni się jeden uratował na powiedzmy na 10. No ale tragedia jest dla wszystkich. No i te przepisywanie historii w Ameryce no, na poziomie już federalnym będzie w zasadzie no nie tyle przymusowe nauczanie, ale bardzo wspomagane nauczanie. To był akt w kongresie, no ale to zrobię o tym filmik następnym razem. Cała 30 lat po tym, jak w Europie tej wschodniej
No, dzięki oszukaństwu, można powiedzieć, Wałęsy, tak? Dzięki ustawce Kiszczaka, dzięki bandytyzmie tych czerwonych świń nastąpiła zmiana. No, ale zmiany w zasadzie nie było, tak? Zmiany nie było. W 1944 roku jednak wiadomo, kto przyjechał do Polski w Lublinie, wiadomo skąd przyjechał, wiadomo jak długo męczył, wiadomo co się działo w marcu, wiadomo co się działo potem, wiadomo, no ogólnie rzecz biorąc, Polska została jako kraj, jako naród wyrolowana, no została wyrolowana łącznie z historią. Teraz historia zaczyna się być taka, że w zasadzie robi się z Polaków najbardziej winnych, no ale to w sumie w III Rzeszy. Auschwitz to był w terenach III Rzeszy, nie był nawet w terenach generalnej guberni. No Treblinka była na terenach generalnej guberni, ale Auschwitz był w Rzeszy. Nikt o tym nie mówi, nikt nie mówi o tym, jak Francuzi pakowali swoich Żydów do wagonów, Duńczycy, Belgowie. No wszyscy w zasadzie wysyłali tych swoich obywateli do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Niemcy robili tą swoją robotę. Dużo ludzi ma pretensje, że Amerykanie, powiedzmy, nie bombardowali tych linii kolejowych. No bo już niektórzy mieli pretensje, że nie bombardowali tych piecy, że nie bombardowali ludzi samych w sobie. No i na dzień dzisiejszy tłumaczą, że nawet ci, co by zginęli, no to by mniej zginęło od czasu do czasu w nalotach niż w tych dostawach. No ale fakt jest faktem, że linie kolejowe mogli bardziej częściej bombardować. Europa Wschodnia, no niestety za tą żelazną kurtyną była nie mówiło się tak za dużo o tym zniszczeniu, no ale nie mówiło się tak samo o Polakach, nie mówiło się o Armii Krajowej, co ludzie ginęli, nie mówiło się o Żydach. No w Ameryce, w Polsce jest jednak ta nienawiść do tych, którzy przestali chodzić do synagogi, a zaczęli chodzić do partii komunistycznej. No i tu jest największy ta cisza, to cała takie brak rozmowy o historii w Polsce, czy w Rumunii, czy gdzieś tam indziej, to jest taki największy problem. Ludzie po prostu byli trzymani w jakimś takim nieoświeceniu, można powiedzieć. Po 1989 roku teoretycznie zmieniła się ta linia polityczna, no ale w Polsce jednak te same mordy, w Czechosłowacji to wyrzucili, jednak mieli jakiś, nie powywieszali tych komunistów, no ale zabronili im być w polityce. W Polsce to była w zasadzie kontynuacja. Była kontynuacja, opozycja w Magdalence to została w zasadzie wystawiona do wiatru. No i ta opozycja jest w sumie przy władzy do dzisiaj, no ale wszyscy tacy twardzi, zawzięci opozycjoniści, no to nie zostali dopuszczeni do okrągłego stołu, zostali zlikwidowani. No i dzisiaj to wszystko wychodzi. Całe te reformy, całe te 447, te ubliżanie przez Rosję, no to jest... To jest wstyd po prostu, ten rozwój ekonomiczny bez tego Związku Radzieckiego jest jaki jest, no ale w wypadku Polski, no to było to poprzez wyprzedawanie za bezcen
pewni ludzie, którzy mogli wyprzedawać, no to wyprzedali. Putin teraz stara się ten taki rosyjski nacjonalizm uzyskać poparcie od swoich ludzi. No i oni muszą pokazać, że po prostu dumni rosyjscy żołnierze ginęli za innych, tak? A cały ten smyk, że oni napadli 17 września, no to jednak na Zachodzie tego nie rozumieją, tak? Na Zachodzie tego nie rozumieją. Sam cały ta zagłada, cały ten Holokaust jest taki, że jest to też wina Zachodu. Oni teraz znajdują frajera. No i Polacy nigdy nie wykształcili jakichś takich ludzi, którzy mogliby się przeciwstawiać. Ta historia jest zawsze jakaś zamieszana, niedokończona, niepoprawiona, niepokazywana. Nigdy filmów się nie robiło o ludziach, którzy ratowali Żydów, nie robiło się filmów którzy ginęli przez to, że powiedzmy były jakieś tam akcje antypolskie. No, na 3 miliony ludzi, Polaków, którzy zginęli, no to są duże sprawy. Nawet ta prawo, o którym będę robił ten filmik niedługo, prawo do nauczania, czy nie zapomnijmy nigdy o tej zagładzie, no to tam nie wspomina nawet Polaków. Tam są wspomniani, wymieniani nieustannie Żydzi, no i Słowianie. No i to jest... No Polacy w rządzie nic nie robią. Polacy w rządzie nic nie robią, historycy nic nie robią. Pełno jest urzędów państwowych, którzy powinni to robić. Ludzie w Sejmie powinni walczyć z 447, ale to jest cała taka, no powiedzmy, nagonka. To jest nagonka, to jest zmienianie rzeczywistości historycznej. To jest bardzo, bardzo przykre, że to się dzieje na naszych oczach, no bez naszego przyzwolenia, no ale ten bezwład jakiś taki polityczny i przyzwolenie jest po prostu makabryczne. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego filmiku. Mam nadzieję, że będzie niezdemonetyzowany.